Panie marszałku, Wysoki Sejmie, kiedy rząd przedkłada nowe ustawy podatkowe, jest dobry moment, żeby przypomnieć, co rząd w polityce gospodarczej robi źle, na co Konfederacja od początku zwracała uwagę. Pierwsza sprawa, zgoda na europodatki, już obowiązuje nas podatek od plastiku. Druga rzecz, totalny chaos wprowadzony przez katastrofalne reformy Polskiego Ładu. Trzecia sprawa, błędna polityka pieniężna, która doprowadziła do większej inflacji niż w innych państwach, w których wystąpiły te same okoliczności, którymi rząd usprawiedliwia inflację w Polsce. Czwarta rzecz, blokowanie i próba delegalizacji działalności gospodarczej. Lockdowny, piątka dla zwierząt, uderzenia w polskie hodowle. Piąta sprawa, nowe podatki, których nie było i nie musieliśmy ich tworzyć, nie musieliście ich wprowadzać. Podatek cukrowy, podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, podwyżka akcyzy na alkohol i tytoń i wiele, wiele innych. Szósta rzecz, nieustanne przedłużanie podwyższonych przez Platformę Obywatelską stawek VAT 23,8%. Siódma sprawa, drastyczna podwyżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców do 9%. Ósma sprawa, jakby tego było mało, podwyżka ZUS dla przedsiębiorców od nowego roku aż o 17%. 2,5 tysiąca złotych rocznie wyjmiecie z kieszeni tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Dziewiąta sprawa, wyprowadzenie długu poza budżet państwa i dziesiąta i ostatnia, stworzenie przez premiera Morawieckiego budżetu równoległego w tak zwanym funduszu COVID-19. Robicie to źle, słuchajcie krytyki Konfederacji. Szkody z waszego działania będą mniejsze.